I jedziemy teraz właśnie ten Alien Prediction Extinction. Sprawdzimy teraz to. To będzie Actualization. Bo nie wszystkie te gry ruszą, nie? Właśnie te, co nie ruszą, to raczej, jeżeli to nie będzie jakaś dobra marka, to po prostu sprzedam w ciemno. Ewentualnie. Nie, ładnie wygląda. Zdecydowanie lepiej wygląda niż na PS2. To na filmików. Zdrowie. No, o wiele bardziej ostrzejszy obraz jest niż na PS2, na PS2, bo takie rozmazane, nie? No kurwa, zdecydowanie lepiej, nie? Ja pierdyle, słuchajcie. Bez porównania, nie? To jakbyśmy na PC-cie grali. Create profile. Tak, dobrze, dobrze słyszałeś. Profile created. Options. O, jest difficulty. Oczywiście, że easy. Dobra, wróć. Start campaign. Myśmy robili Marinesów, nie? Wcześniej. Tu mamy Predatora. Albo Aliena. Tak myślę, kogo by wziąć. Na razie Marinesów. A co to Marine? 1, 2, 3. To są jakieś te? Your Marine designated Bravo Squad have just arrived to the freighter USS Esmeralda. Esmeralda is learning you. Coś tam. You arrived the culmination of an effort that was in some Wayland Yutani probe in the rich miner or. Dobra. Zdecydowanie ładnie wygląda na Xboxie. A vicious attack near a pipe assembly in your sector. There are conflicting reports of the incident, but the common story is that somebody. Więc dobrze, że zostawiłem to sobie na Xboxie. Bo to wiele ładnie wygląda, Boże, pięknie to wygląda. Pipe assembly indicator minimap. Surveys also indicate there are malfunctioning atmosphere processors in the sector. Locate them. Repair 3 Atmos. During the mission, updates to your orders will appear in the pause menu. Which may be accessed at any time. To jest strategia, znaczy RTS-ik taki. Jak mi się na niej wydaje. Follow waypoint patrol aggressive, no attack, stand ground defensive. To jakieś pipole są. Fajny klimacik ma gierka. Czekajcie, trochę głośniej dam wam, bo naprawdę ten wstecznej kompatybilności to słuchajcie, jest teraz na maksa, nie? Ledwo słychać, nie? Czy mógłbym jeszcze mocniej, ale się boję, że zaraz to będą obcy i będzie napierdzielanka. Trochę za blisko kamera jest. Sobie trochę dalej dał. Go reperuje. No! Andrzeju, to się reperuje! No, takie fajne, takie trochę wiecie co, to mi przypomina ten RTS, co Jezu, tak się chodzi właśnie Boże. Kuźwa, mam to na końcu języka. Tak się chodziło właśnie, misje się wyrabiało. Nie StarCraft, Boże, patrzcie no. Też taki niedrugowojenny,
ale taki też właśnie futurystyczny, też tak się właśnie chodziło, szukało właśnie jakichś rzeczy, misyjki się robiło. Czekajcie, bo tutaj coś kliknąłem. Defensy, to. Tutaj coś na niebiesko się zaświeciło. Głośno, głośno jest, mówisz, dobra. Ściszam troszkę. Nie, bo u mnie bardzo cicho jest, wiesz, tutaj na głośniku, dlatego się dziwię. O, Buldy 93, dzięki za follow. Mam długo się wyświetla, czy to zniknie, czy to jest glitch jakiś. O, dobra, trochę długo, trzeba będę musiał skrócić wyświetlanie tego. Kurna. Ja pierdyle, ile tu jest. A leczy go, dobra, to lecz go. Ja bym właśnie medyków dał, jeszcze sobie jednego medyka na pewno. Jakiegoś tam Marinesa dodatkowo. Coś tutaj jest. A, i to mamy naprawić. Pisali, żeby to naprawić, tylko pytanie, kto jest Infantry Division? Comtech. O! Naprawia z automatu. Jezu, jak dobrze, już myślałem, że trzeba klikać coś. Atmo Operational. Dobra. Jeszcze go drop do końca. Aha, bo tu go naprawia, dobra. Nikomu to jest... To działa? Coś tam spada, ale dobra. Naprawiliśmy to, co chcieli. Co tam, Buldy? Jak tam? O, tutaj widzę, było coś. Było jakieś ała robione. Mówiła, bez łba typ. Spalcie ciała, bo to może, kurna, być ten. No survive the pit assembly. Now new order alive. Arrive. Jakie są? Nie wiem, jakie są ordery nowe. A jest. Secure landing pad. Repair. Dobra, okej. Okay. Szukamy dalej. Co to? Landing beacon. Tutaj robi, nie wiem, co on robi tutaj. A, naprawia to. A jak ten landing beacon zrobić? Nie wiem, o co chodzi z tym landing beacon. Czy oni coś tam mają robić, czy co? O, naprawiają. Bo te atmosy, to one tam atmosferę wytwarzają chyba, nie? Czy coś takiego. Jak rozumiem. Dobra. Ale jak to zrobić, żeby to jakoś zadziałało? To w ogóle jakoś można wezwać? Chyba nie. Wiecie, myślałem, że można, wiecie, kogoś przywołać, może więcej Marinesów czy coś. Byłoby fajnie. Zawsze lubiłem w takich RTS-ikach albo tego typu gier właśnie robić taką mega wielką armię i po prostu iść tam i czyścić jak leci, nie? Nie, dalej się tu wyświetla na żółto, dlaczego, z jakiegoś powodu. Dlaczego to się wyświetla? Wiesz, tam to było naprawione. Zaczynamy przy drugim. Jeżeli przy drugim będzie to samo... Aha. Ślepa uliczka. No to tak czy siak musimy tędy przejść. Nie wiem, dlaczego to się nie chce. Chyba, że zrobi się i będzie... Zniknie. Poczekajcie. 20, 10... Okej. Okay. Nie wiem, czy to się naprawiło, to chyba nie tak miało być, nie? Zobaczymy, jak będziemy mieli ten. Zobaczymy, jak będziemy ogarniać finiszową misję. No powiem wam, jak na razie... Misja ludziów nie jest jakoś tam...
A co ten tu naprawia? Ogólnie misja ludziów nie jest jakoś tam mocno interesująca. Ale mimo wszystko sobie tą gierkę zostawimy, nie? Jak mówiłem wczoraj na streamach, na streamie z PS2, z PS2 to nie przepadną za tego typu grami na konsolę. Ale myślę, że moglibyśmy może spróbować. Na easy można by spoko się pobawić chyba. Cześć, Krix. Siemanero, co tam cię... Co cię tu przywieło? Co to za gierka? Alien versus Predator... Aliens versus Predator Extinction. Na klasyka. Dobre, to nie wiem, gram drugi raz w życiu, pierwszą misję. Wczoraj graliśmy to na PS2, a teraz odpaliłem to na Xboxa, więc tak naprawdę powiem ci, że nie wiem, czy to dobra gra. Na razie chodzimy i zbieramy jakieś kuźwa pierdoły, nie? Ale pusta gra. No, to jest Xbox Classic, nie? No a co ty byś chciał, kuźwa, strzały? No, to jest kuźwa RTS, no. Kuźwa, czego ty byś chciał w RTS-ie, kuźwa? Napierdalamy! No będzie, poczekaj, zaraz będą obce, to będzie napierdzielanie, no. Aktualnie przechodzę na miejsca, gdzie już byłem, więc tutaj akurat wiesz. Na razie odkrywamy mapę. Szkoda, że RTS-y teraz są bardzo niszowe. No, niestety. Aha, znowu ślepy zaułek. Świetnie. Ale to lecimy tu w takim razie. Jeszcze na górze coś może było, kurna, a ja to ominąłem. Graj w Dune 2. To daj Dune 2, to zagramy w Dune 2. No, proste. Nie wiedziałem, że Dune 2 jest na Xbox albo na PS2 albo PS1. Nie, na PS1 chyba Dune jest, mi się wydaje. Bo tak mi się coś kojarzy. Patrzcie, coś jest. O, masz akcję. Napierdolam. O, zabili mi kogoś. Uźwa, zabili mi woja. Kurwa, zabiłem swojego, mogę go ożywić, ale jestem debil. Kudi jest dobry. Nie zostawiamy śladów po sobie, kuźwa. Dobra, zobaczmy, co tu jest jeszcze. Zawsze w tych takich, tego typu grach. Właśnie, to jest jak Warcraft albo coś takiego. Właśnie w takich Warcraftach, że chodziłem i zanim doszedłem do celu, zawsze musiałem całą mapę obejść, nie? Kuźwa, wzdłuż i wszerz. Albo najlepiej jeszcze, jak można było odkryć wszystko, nie? Wiecie? Też by nie było nawet czarnego kwadraciku, nie? No też się wysadziło, więc nie wiem, czy to miałem to naprawić. Amiga, MS-DOS, Genesis, Mega Drive. A, no widzisz, no to nie, to tylko na dosika mogę, czyli na retro PC-ta dopiero. Bo Dune zaczęło ogólnie takie, nie? Strategie. Takie właśnie RTS-y chyba, nie? Z tego co kojarzę. Po Dune właśnie potem wyszedł Command & Conquer chyba, nie? Jakoś tak to było? Coś kojarzę? Kurzymy, że ten kurwa najsłabszy typek zamiast Marinesów wziąć na początek. A co tam się dzieje? Co to się stało tu? A, ktoś sobie idzie inniejszą drogą. O, coś tu ty naprawiasz tutaj komuś. Coś kurwa naprawia. Gdzie ten lezie ty? Ten jakiś kurna... On chyba ma... On jest chyba otruty. Chyba robi głupie błędy. Jakieś ruchy, które nie są w ogóle wymagane przez Boga. Czyli mnie. To by był checkpoint jakiś, nie?
No i zrobimy sobie misję pierwszą ludzkości. O! Tu można ich zabić, ty. Dobre, mechanik. Ty, a może tych mechaników trzeba było dawać do tych kuźwa, tych. Do tych bikonów, co wysadzaliśmy. Ty, beka by była. Bo trzeba to zrobić. Mechanik, miner, no. Albo może oni właśnie spieprzali przed obcymi. Dobra, czyli tak, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Czyli tak naprawdę możemy przejść jeszcze tutaj, zobaczyć, czy coś jest. Raczej nie będzie, bo by się zaraz tutaj darło. Czujnik by się darł zaraz. No ale co? No jest... Nie jest źle. Myślę, że byśmy mogli w to pograć trochę. Jak długo, nie wiem. Trochę sobie poczekamy. O, Dark, w ogóle siema. Sorry, że nie widziałem twojego... W sumie w tej grze jest jakieś budowanie domków, czy właśnie bardziej na zasadzie masz grupę ludków i se rać. Nie mam pojęcia. Musi coś być, bo masz pieniądze. Tak, zobaczysz, masz tam na dole pieniądze i masz limit ludzi, więc zakładam, że jest gdzieś możliwość budowania czegoś, albo przynajmniej, wiesz, stawiania czegoś, nie? Jakiejś budowli czy coś, nie? Żeby ci dawała jakieś tam, nie wiem, jednostki czy coś. Tak mi się przynajmniej wydaje. A może to wina tego, że gra z klasika odpalona 360, często ta wsteczna kompatybilność słaba, ale co, ale o czym mowa? Że ten? Mówi, że się tak gubi? Cześć, Birs, siemano. Powiem wam, że nie jest źle, nie? Podoba mi się ten porcik. A teraz widzę, że właśnie tu jest 4:3, klasyk, nie? Po spadku FPS-ów, a. Może być, a gdzie to był spadek FPS-ów? No chyba za głupi byłem. No nie zarejestrowałem tego. Dobra, to co? Zostaje nam tylko to ogarnąć, co tu jest. O, jest to, nie? Ty, właśnie, to poczekajmy. Weźmy teraz... Aha, ja nie mogę, bo... Aha, dobra, bo jakby mogło być ich... Można było ich sterować, to byśmy ich widzieli na mapie, więc to chyba nie jest to. Dobra. Ten zginie zaraz, bo kuźwa idzie jakimś dziwnym, kurna, tropem. Zobaczcie, 4700 jest, nie? Teraz podejdzie inżynier, będzie to naprawiał. O. Jak on naprawi do jakiegoś stopnia, to zacznie to spadać. O, widzicie, spada. A jest! Objective complete. 3 atmosphere repair. No dobra, okej. Okay. No to chyba to tylko. Czyli on wysadzić się musi. Na to wychodzi. Taki jego żywot. Zaraz dojdziemy do jakiejś mission. Jakbym robił takiego RTS-a, to bym robił coś w stylu... Kurwa. Robiłbym coś w stylu, wiecie... To pierdziele, ile ich tu jest. Robiłbym coś w stylu... Oni chyba zginą, ty. Ale kurwa, padają, ty. Super. Rewelka, ty. Co tam ciekawego słychać? No co, no trochę. Kudy, nie żałujesz, że jesteś kobietą? Jezu, Krix, jakie ty pytania dziwne zadajesz, ty. Ty co? Co cię wzięło na takie w ogóle? Ty, no chyba tego nie przeżyjemy, co? Odpowiedz. Nie. Wolę być sobą. O, zajebiście, se pożył. Aha, super. I to jest easy, nie? O kurwa. No dobra, wychodzimy. Zobaczymy sobie misję Predatora. Bo widzę, ile widzów mają kobiety z szerokimi dekoltami. Słuchaj, ja nie wiem ile, bo ja nie oglądam tych dziewczyn, nie?
O kurwa. Ale jakiś tutaj jest. Gather. Patrol. Defensive. No trochę tak to nie predatorowo, nie? Po prostu inne jednostki są. Bo dajmy na to, predator przecież był zawsze w ukryciu, nie? To jakoś nie widzę, żeby... Ale dlaczego to się świeci? Co to jest? Shrine. O kurwa. A co ja mam zrobić z tym shrine'em? Skulls still needed. Aha! To może trzeba, kuźwa, czaszki zbierać? O kurwa. No nie pierdol. Zajebiste! O kuźwa. Ty. Dobre to. Teraz dopiero... O kuźwa. To mi się podoba. To w Alien vs. Predator ogólnie, nie? W tej grze FPS-ie chyba było, że Predator właśnie chyba regenerował życie, czy coś takiego? Syndrom Mortal Kombat, no. Chociaż, wiesz co, Mortal Kombat, czekaj, grałem w co? Death Deception? Na PS2, nie? Ja pierdyl, ale to gra jest nudna, nie? Kampanię oczywiście, nie mówię o arcade'zie, nie? Tam arcade'a nigdy nie lubiłem w Mortal Kombat. Powiem ci, że było zabawnie. Podoba mi się to, nie? Kuźwa, podoba mi się to, wyrywanie kręgosłupów. Wiecie, boję się, że ja gdzieś wejdę za daleko znowu. That what she said. Syntetyk, no syntetyko chyba raczej czaszki nie zabierzesz. No właśnie. Tak mi się wydawało. Bo syntetykami gardzili predatorzy. A co to? Hive node? Nie wiem, o co chodziło. Z tym hive nodem, ale to raczej nie było... Nie była chyba technologia predatorów. Przynajmniej nie kojarzę. O kuźwa! Co to jest? Oswoc! Zbieraj. Co, możemy tego oswoka zabić? Ty, też można mu czaszkę zabrać. O! Zabrałeś? O kurwa, jakiś niebieski! Kurwa, ciężko. Pauza by się taka przydała, żeby to ogarnąć. Ty no, wszystkich trzeba kuźwa bić. Jesteś w miejscu i zbierasz. Oni stoją w kwasie, to nie dostają? Nie, myślałem, że jak stoją w kwasie, to... Ty, to ciekawsza kuźwa jest... O wiele ciekawsza jest... Jak to się nazywa? Fabuła. Shrine under attack? O kurwa. A, on się leczy. Ja pierdolę. Uźwa, ten shrine to nie musi być under attack, kurna. To przecież killer jaki. Wiedział, że on taki jest porządny, to ja bym kujo w ogóle tego nie brał. Siema, montowałeś już ten dysk? Tak, już jest zamontowany.
Już testujemy gierki normalnie. I zbieramy czaszki jakichś zwierząt, kurna. Ten motyw jest dobry, nie? Ciekawe, co to daje. Powiedz mi, co kupiłeś dokładnie i za ile? No, dysk taki, no, oryginalny Microsoftu do 360 Series, ten tam jakiś Xbox S, coś takiego, 360S chyba, czy E nazywa. Za 70 parę złotych. Za 70 parę złotych, 250 GB. I wsteczna kompatybilność działa, jak widać, nie? Bardzo dobrze, płynnie. Nie ma co się tutaj, kurna, pultać, że coś nie działa. Czego tak drogo? No, bo to oryginalny dysk, nie? Bo mam to, bo na przykład mam taki dysk, nie? Nieoryginalny. 320, on kosztował też 70 zł. To co, chyba 20 czaszek już mamy, co? A co to jest tutaj na żółto? A, bo tu jeszcze do zebrania coś pewnie. No były, no tak, były, no ale akurat oryginalnego nie mogłem znaleźć na Allegro, nie? No to właśnie chodzi o to, żeby mieć oryginalny Microsoftu dysk. Co? Czyli to tak działa, dostałem suba. Połączyłem konto Twitcha z Amazon i nic. Oglądam na fonie. Przerabiałeś sektory czy jakoś? Nic! Odpaliłem dysk i po prostu zaczęło działać. Bez problemu. Jak podłączyłem ten nieoryginalny dysk, to nic nie działało, nie? Nie było kompletnie w ogóle, nie odpalały się gry na tym. Nie odpalały się w ogóle. A tu jeszcze jest kuźwa ten. Nie, w ogóle się nie odpalały gry na z klasyka. Cóż to za jakieś. Kurn! Ale mówią o tym 320. No jak 320 miałem podpięty, no to ten nie działał w ogóle. Wsteczna kompatybilność nie działała, nie? I nie dało rady tego w ogóle zmienić. Dobra, zobaczmy, czy ja teraz to włożę z powrotem. Wiesz, że na dysku muszą być specjalne sektory Microsoftu. No, no, dlatego kupiłem oryginalny dysk, no. Bo gdzieś tam kiedyś, lata temu, znaczy lata temu, no rok czy dwa lata temu znalazłem jakiś wpis, jak można właśnie ten taki nieoryginalny dysk przerobić, żeby był Microsoftowy, nie? Trzeba by podłączyć pod kompa jakieś aplikacje, ale właśnie kurwa nie mogłem tego znaleźć, nie? No, a ile myślałeś, dysk oryginalny Microsoftu do 360 kosztuje 250 giga? Kiedyś cena dysku S takiego małego to był kuźwa ten. Ale 250 gigabajtów. 250 giga za 70 zł. No nie, myślę, że ty mówisz, że a nie 250 w sensie. Dobra, co jak ja mam teraz przekazać temu Shrine'owi te czaszki? A, Skulls? Aha, to ja po prostu muszę... nie, no słuchaj, znajdź, Flaczek, wejdź sobie na Allegro i znajdź mi oryginalny dysk Microsoftu do 360 i zobaczysz, że kuźwa 70 zł to jest normalna cena. Za moich czasów to za 1 giga płaciło się złotówkę. Dlatego wiesz, dla mnie 70 zł to nie jest dużo na dysk. Ja kupiłem kiedyś 500 GB za 60 zł. Oryginalny? Oryginalny czy też taki ten? Tak, oryginalny, dobrze. Ale do tego
Do 360 tej E, nie do 360 tych innych. Tych takich, wiesz, wpinanych z góry. Mówię o takim dysku, nie? O tym dysku mówię. Tym. ...360 Slim. A ja właśnie mam tego 360E. Czy jakoś tak. Ten, co wpinasz od spodu przez tą dziurkę. No. Wiesz, bo ciężko w ogóle oryginały znaleźć, nie? Słuchaj, jak ja szukałem dysku... Ale E to też Slim, tak? A, ja nie wiem, ja tam się na 360 nie znam, nie? Ja wiem, że było trzeba znaleźć centralnie dysk pod S, nie? Ten cały, czy E, czy jakoś tak. Slim E, no może tak. No wygląda jak łanka trochę. Dlatego powiem ci, że jak ten... Jak szukałem tego... Na początku mówię, jak kupię ten 320, to spoko, nie? Magnetowid, możliwe. O, tutaj widzę, że coś kurna... Coś tu się działo. Tych ciał nie mogę, kurna, zwerbować. Że tak zażartuję. A to w ogóle się rusza. Nie wiem, o co chodzi. No i powiem ci, że było ciężko, nie? Dlatego... No chore ceny, no chore ceny, no. Co zrobisz? Mówię, ja przeglądałem, szukałem, kurna, tych dysków jak cholera. I na Allegro, to powiem ci, wchodzisz i oryginalny dysk do tam do Xboxa 360, nie? Potem patrzysz, kuźwa, producent, kuźwa, nieznany, albo Western Digital, albo jakieś kurna inne, nie? I mówisz, nie no. Ale po co mam ci nazwę sprzedawcy podrzucić? Nie rozumiem tego w ogóle. On miał tylko jedną sztukę tego, to co ci doda. Gdzie ten kurwa debil poszedł, słuchajcie? Nie no, AI powiem wam, w tej grze trochę kuźwa szwankuje i to dobrze, i to srogo, nie? Czyli kupiłeś od randoma. No. No tak. Od typa, normalnie kupiłem od typa, no przecież mówię. Nie w sklepie, nie byłem przecież. No ja wszedłem na Allegro. Szukałem dysków, nie? Do Xboxa właśnie. Pełno było tych właśnie nieoryginalnych, które mnie w ogóle nie interesują. Szukałem, szukałem, szukałem. I dopiero tam od 70 zika zaczęły się, nie? I to właśnie ta 250 była jedyna oryginalna. Były jeszcze droższe, nie? Swoją drogą. Żeby było ciekawe. Bo wiesz, że można dyski WD przerobić. No! Ty mnie słuchasz. Mówię, że można to gdzieś tam przerobić, tak? Tylko trzeba właśnie... Nie mogłem znaleźć tego wpisu w ogóle, nie? Nie mogłem tego, kuźwa, znaleźć. Szukałem na forach i w ogóle gdzieś tam też wyczytałem, że ponoć jak to się gdzieś tam okaże, że masz nie, ten, to ci jeszcze konto zbanują, nie? No wolałbym nie banować sobie konta, więc mówię, dobra, szukam oryginalnego dysku. Cześć, Dante. Ale się przyzwyczaiłem, że Xbox zawsze, znaczy Microsoft robił pod górkę ze wszystkim. Bo wiesz, że można... Stary. W 2020, że nikt ci nie zbanuje nic na 360, co już cię nie obchodzi. Jakie bany, człowieku? Nie wiem, no słuchaj. Raczek, ja tam się na tym kurwa nie znam kompletnie. Czytam, co jest na forach napisane. Ja tam żadnego bana nie chcę. Kupiłem se dysk, jestem zadowolony, 250 mega mi giga wystarczy. Zapłaciłem za nie 70 zł. Dla mnie to nie jest duża cena jak na taki dysk, więc ja nie wiem, o co ci chodzi, ziom. No, więc wiesz. Nie stresuj się, stary, nie stresuję się, no tylko tyś mam wrażenie, że masz kuźwa jakiegoś stresa, że ja kupiłem za 70 zł dysk do Xboxa. Wkurwiam. No to słuchaj, jak cię wkurwiam, no to jest taki przycisk gdzieś tam w rogu X i możesz iść, mnie to tam nie boli. Że nie mogę se włożyć SSD do 360.
Jebany Microsoft. No. Co zrobisz? Sorry, myślałem, że jesteś na mnie. Wkurwiony. Słuchaj, takie mają ograniczenia, no. Co zrobisz? Zresztą, co tam SSD? Akurat tutaj... nie wiem, jakoś ja też powiem ci szczerze, że ja nie za bardzo lubię grzebać w sprzęcie, nie? Jakoś tuningować go, kuźwa, upgrade'ować mocno. Powiem ci, to nie jest w ogóle moje ten, nie? Nie jest mój... także tak powiem, ja nie lubię grzebać w sprzęcie w ogóle, powiem ci, nie? Ja wolę tak, ja wolę podłączyć, niech działa. I to jest zajebiste, nie? Dlatego ja jestem bardziej konsolowym graczem, bo wkładasz płytę, grasz. Nie? Dlatego do tego chciałem zrobić. Xbox One można już wymienić dyski. No tak. I dlatego powiem wam, że ja wolę sobie tutaj pogrzebać, włożyć tam, kupić ten dysk, mieć spokój, niż potem jeszcze instalować to. Ja na przykład tego nie lubię na PC-cie, nie? Kuźwa. Odpalasz grę na PC-ta. Tak jak było ostatnio, czekajcie, co ja robiłem? A, jak robiłem materiał o Need for Speedach, nie? To słuchajcie, jak pokazałem, że jest, dajmy na to, porównywałem oryginalne, nie? Czyli tam Underground na przykład, czy tego i PC-towe, nie? Czyli tam 1024x768 była najwyższa rozdzielczość, jaką mogę ustawić na monitorze. I brałem to, nagrywałem. To kuźwa, wiecie, że ludzie z PC-ta, niektórzy, przyczepili się do mnie dlatego, że czemu nie zainstalowałeś patchy, modów, kurde, HD Resolution, coś tam, nie? To ja i moja odpowiedź było proste. No słuchaj, no ja robię porównanie oryginalnych wersji, tak? No nie tam, że kuźwa, żeby nie było czegoś takiego, że teraz kuźwa ten Underground wygląda 10 razy lepiej. Wygląda jak, dajmy na to, Hot Pursuit 2 kuźwa na PS2, kuźwa z tym Hot Pursuit z PS3 na PS2, nie? No więc nie, no chodzi o to, żeby właśnie oryginalnie pokazywać. Daj spokój, przecież to brzydkie jest. Mnie. No właśnie, dlatego, że to jest brzydkie, dlatego też pokazuję tak, jak jest stan faktyczny, nie? Jaki był, jak ta gra wychodziła, a nie, że kuźwa ktoś sobie zmoduje, spaczuje i od razu kurna gra lepsza. Na przykład wkurza mnie to w grach Bethesdy, tak? Grałem, czekajcie, graliśmy coś na... Co myśmy grali? To w ogóle jest ty, jak... Tak zerglingi, czy zerglingi. Widzicie, takie się robi, to znika. Albo zerglingi, albo jak te zergi, albo jak nie umarli w Warcraftie i Starcraftie. No i na przykład dla mnie modowanie gry, żeby ją naprawić, to jest głupie, tak jak Fallouty czy coś. Na przykład grałem w Obliviona, tego na PS3, i ludzie przychodzili, weź kuźwa, jak można grać w tą wersję, czy to jest, to oczy krwawią, weź sobie to na PC-cie, odpal na PC-cie, masz kurna mody, HD Resolution, kuźwa, coś tam, poprawia fabułę, pobiera wszystko. Mówię, chłopie, to co to kuźwa jest za gra? Nie? Dlatego mnie na przykład rozwala to, nie? Albo na przykład właśnie, że na PC-cie lepiej, bo można spaczować. Słuchajcie, jak ja mam, czekajcie, Dungeon Siege'a odpaliłem jedynkę na moim kompie, nie? Tym nowym, znaczy tym, co teraz streamuję z niego. Ja go kuźwa sobie zainstalowałem, tą gierkę, działa, bez żadnych patchy, bez żadnych modów, odpaliłem, działa. Jak, słuchajcie, jak odpaliłem, kurna. Czekajcie, 360, moment, muszę sobie teraz przypomnieć. A, i mówię, dobra, odpalę sobie Dungeon Seizer 3, nie? Dwójkę? Czy dwójkę? Dwójkę, Dungeon Seizer 2 chciałem sobie odpalić, nie? Kuźwa, nowy komputer. Nowsza gra powinna działać, nie? A tu okazało się, że tak. Tu się nie wyświetla w pełnym oknie. Tu wywala jakiś błąd. Tu myszki nie widać, nie? Kuźwa. I już mi gula skacze. Już, nie? Mówię, kurwa, znowu coś trzeba zrobić, nie? I czytasz. No, musisz ściągnąć moda, coś tam, który ci zmienia rozdzielczość, że możesz bezpiecznie w oknie grać. Potem ściągasz patcha, który coś tam, fanowski, który usuwa coś tam. Potem wkładasz to. Potem jakieś HD... jakiś resolution, coś tam 1080, nie? Ja mówię, ja pierdolę, że na przykład, bo na przykład gra nie skaluje HUDA, nie? Czyli na przykład masz tam na to HUDA pod 420 i kuwa do 1080 to ten HUD taki malutki jest, paska w ogóle nie widać. To musisz kolejny patch. Ja mówię, ja pierdolę. I zanim grę odpalisz, żeby była grywalna, to już musisz kuźwa dwie godziny siedzieć i strzęsieć. Dlatego powiem wam, że ja nie cierpię, kurwa, grać na PC-cie, nie? Właśnie przez to. Dlatego też, jak mamy tego retro peceta, to ja, on jest też odłączony od internetu i instaluje gry, jak działają, nie? No chyba, że naprawdę trzeba patcha jakiegoś, jedyne co, to tylko
pendrive, tu ściągam patcha i instaluję go sobie z dysku, nie? Ale kuźwa za Chiny nie ma, kuźwa, ja nie cierpię, kuźwa, grzebać się w kompie, nie? I dlatego ja na przykład jak kumpel na przykład jest, wiecie, PC Master Race, nie? Kuźwa mać, ten to, słuchajcie, on każdą grę, kurwa, musi spaczować, zupgrade'ować z jakąś, kuźwa, on od razu wszystkie HD resolution, kuźwa, tekstury, wszystko musi mieć już, kuźwa, na maksa, nie? To pamiętam, chcieliśmy grać w jakąś grę w koopie, nie? Słuchajcie, musieliśmy na niego chyba 2 godziny czekać, nie? Bo on musiał, kuźwa, coś instalować, nie? I ciągle musi, i przez to, że on spaczował, coś mu się wysypywało, wywalało mu jakiś błąd, nie? Wywalało go z party, nie? No, kuźwa, jaja, nie? A na konsolę wkładasz płytę, instalujesz, grasz, nie? I czy, kuźwa, zobaczcie, gra sprzed, kuźwa, 20 lat, chodzi, nie trzeba patchować. Piękna rzecz. Ale oczywiście, wiecie, no, gdyby nie PZ, to byśmy nie mieli tych gier, nie? No, zaraz to jakiś purysta przyjdzie i powie, jakaś jaskinia. Big Mama będzie, czy nie? O! Bega będzie, jak znowu gdzieś mi zginie, nie? No, 130, 150, zaraz będzie, kurna. Dobra, bierz te czachy. To jest trud, urok starych gier PC. No właśnie, no powiedz mi, dlaczego nie mogą, kuźwa, skoro jest stara gra, to na nowym kompie powinna działać. Mam wrażenie, że, kuźwa, trzeba by PC-ta ze wstecznią kompatybilnością zainstalować. A czemu nie wszystkich mogę wziąć? Oni się leczą? Nie, nie leczą się. Szkoda, że się nie leczą. Czy jak weźmie, to się uleczy? Czaszkę? Nie. Szkodix. Ten zaraz zginie i będzie. Ile tam tego mam? Jeszcze 10 zostało. To ja miałem czaszki, kuźwa, obcego zbierać. Ciekawy nie. Ciekawe, moja slimka od 11 lat nieotwierana i nie chce się zajebać. No dobrze, bo to właśnie chodzi. Jak nazwa wskazuje, PC jest do internetu, a nie do grania. Ogólnie ogarniasz coś, PC składasz sobie i tak dalej. Słuchaj, mojego peceta składa mi właśnie kumpel, który w pecetach siedzi, kuźwa, srogo, nie? Zna, kurwa, wszystkie możliwości, wszystko, kuźwa, nowości jakieś wychodzą, to musi je mieć, nie? Ja akurat powiem ci, pecety składałem jakieś 10 lat temu, pecety składałem, tak? Teraz tego retro peceta składałem chyba rok temu, czy 2 lata temu. O kurwa. Czemu oni nie biją, ty? Czy to, kurwa, jest niemożliwe, żeby to zrobić, ty? Tą planszę. No i teraz go gonią. O, zajebiście. Pff, jaki, kurwa, bezsens. Ty, no, bez jaj. Dobra. Widzę, że ta gra będzie zajebista, nie? Już mi się podoba. Kuźwa, z żadnej pierwszej misji nie można przejść, ty. To zobaczymy obcych teraz. No, kuźwa, głupota. Czemu nie można tworzyć przeciwników? Uroki starych gier PC. To nie są uroki, to są, kuźwa, ich wady. To nie, to może nie. To jest urok. To nie są uroki starych gier, to są problemy nowych kompów, nie? I to, że one, kuźwa, nie są ogarnięte. Dobra, co tu jest? Czekajcie. Co ja mam tu zrobić? Mam wrażenie, że to wszystko jest na innej mapie, nie? Jak tam czas? 1,5 godziny. Dobra, to będzie już końcóweczka. Ty, no ale... Czemu, ale żeby oni się urodzili, to muszę ludzi tu sprowadzić, nie? Wtedy, żeby te jaja zrobić. Może to jest jakiś, kuźwa, system inny, nie? Może tam naprawdę trzeba, kuźwa, coś kombinować, nie? Może na przykład w tej misji ludzi to trzeba było ten jakiś właśnie beacon odpalić?
Może by zejść, trzeba by tutorial przejść w tej grze, nie? I chyba tak zrobimy, ale to już nie na tym przejściu, nie? Bo gra wydaje się ciekawa, nie? Spoko. Nie jest źle. Ale właśnie, zobaczcie, o, tu jest coś takiego, nie? Co ty robisz? Praetorian Egg. Egg. No i co ja tu mam zrobić w takim razie? Gather. Gather, follow, patrol. No dobra, słuchajcie, no. Przejdźmy się, zobaczymy, co tu się dzieje. Raczej to zginiemy. Czekasz się starych gier PC i nowszych systemów, ale gier z PS1 też nie odpalisz na PS5. No tak. To masz rację. Bo to jest konsola, zamknięty system, nie? No to jest trochę inna sytuacja. Gdzie ja mam iść, kurna? Wygląda, jakby tutaj coś było, nie? Tędy przejść? Starsze konsole też ciężko się podłącza do nowych TV. No tak, no bo to jest... Ale tu masz co innego, nie? No stary komputer też nie podłączysz do nowych monitorów, tak? Przez VGA już nie podłączysz, bo już VGA nie ma, nie? Więc to jest, wiesz, takie gadanie, nie? Tylko wiesz, chodzi o to, że PC jest upgrade'owalny. PC-ta możesz zupgrade'ować, ulepszyć, polepszyć, nie? I nawet jak będziesz miał kuźwa system, który ci to niby ogarnie, nie? To co z tego, jak i tak nie jesteś w stanie tego na przykład odpalić, bo systemowo nie daje, nie? Bo w konsolach masz hardware problem, nie? Że nie jesteś w stanie ich upgrade'ować, nie? A to, że wsteczna kompatybilność nie działa w tych konsolach, to też. No to wiadomo. Tylko mówię, że wiesz, PC, który jest niby, wiesz, otwarty, że tak powiem, możesz go sobie dowoli modyfikować, zmieniać, upgrade'ować, nie? Jedną część zaupgrade'uj. W komputerze jedną część zaupgrade'ujesz, już ci się gry nie odpalą, bo na przykład sterowniki nie są podtobrane, nie? Tego mnie to wkurza, nie? Albo na przykład właśnie, wiesz, masz nowy komputer, który niby wszystko odpala, ale na przykład Painkillera ci nie odpali, nie? Bo za stara gra. Albo właśnie to, że musisz, kuźwa, upgrade'ować, albo na przykład wychodzi nowa gra, nie trzyma klatek, no to co robisz? No to już musisz, kurna, kupować za 5000 kartę graficzną, nie? Kurde, jakieś pseudo skradankowe. A, spieprzył. To takie, tak jak w Alien vs Predator, nie? Cześć, Mirkar. W Alien vs Predator też było, trzeba się skradać, nie? Predatorem. No bierz go, no na co ty czekasz? A co, on nie może dalej iść? Ty coś z tym, kuźwa. O, teraz się odblokował. Wiecie, tam rozpisaliście się. Create a queen, o Jezu, poczekajcie, bo tu już mi się czat zwiesił. No ja sobie też samemu wybierałem części do kompa, ale do składania dałem pierwotnie sklepowi, a potem samemu wymieniałem cusie, wyliczając procka i chłodzenie na procka, a tak to póki nie chcę wydawać hajsów na jakiś upgrade kompa czy zakup karty graficznej, bo mało gier i tak na tym znacząco skorzystało, skoro i tak większość nowych gier ogram na PS5, które PC będą opóźnieniem tryport. No. No tego widzisz, ja na przykład tego kompa, którego mam teraz, mam chyba z 6 czy 8 lat, w ogóle w nim nic nie zmieniam, nie? Dlatego lubię gry z GOG, bo zawsze działką bez problemu. No tak, GOG robi akurat tą dobrą robotę, że jak kupisz na GOG-u, to ci na nowym kompie ruszy, nie? Nie to, co kuźwa masz na Steamie, że kuźwa kupisz grę, a potem kuźwa ona ci nie działa, nie? Se kuźwa czytaj, jak ludzie naprawiają tą grę.
Dla mnie właśnie najlepszą cechą PC-ta jest właśnie ta upgrade'owalność. 99% 9 gier działa tak jak mówisz pod modach i tym podobne, ale gdy to się ogarnia, to uruchamia gra. Gry trwa moment. No właśnie, tylko trzeba to ogarnąć, a wiesz, ja jestem leniwy, no? Ja mówię to wszystkim, ja jestem kurwa leniwy. Ja wolę konsolę właśnie podpiąć pod zasilanie, HDMI, pada, pyk, płytka, grasz, nie? Ja jak mam kuźwa coś grzebać w BIOSie, kuźwa w systemie, w tych w sterownikach, w patchach, w jakichś modach, to ja nie lubię tego robić. Ja wolę gry takie, jakie są, nie? Naprawdę muszę być naprawdę jakimś maniakiem jakiejś gry, która właśnie spowoduje, że właśnie akurat chcę, żeby ona lepiej wyglądała, albo dostosować ją do nowych. Albo na przykład w... Nie pamiętam, jaka to była gra, czy Spellforce, czy Warcraft, czy któraś z tych musiałem właśnie, żeby 16:9 zrobić, rozdzielczość, żeby się nie rozjeżdżało, coś takiego, nie? To jeszcze spoko, no bo to przeszkadza ci, nie? Granie. PC zajebiste urządzenie. Dowód. Spróbuj Kudi odpalić w tym systemie urządzeniu, co teraz grasz, grę z Nintendo Switch. Nie wiem. PC zajebiste urządzenie. Aha, to już było. Masz nowy komputer i nagle nowa gra wymaga 12 giga VRAM-u do grania na wyższych detalach, a twoje ma 8 giga VRAM-u. RTX-y, czyli wiadomo chociaż tego. No ja mam kompa 4,5 roku, procka wymieniłem 2 lata temu, dysk dodałem z czasem, RAM też 2,5 roku zmieniłem, aby mieć 32 GB RAM-u, zasilacz też rok. No widzisz, ja jedyne co, to tego kompa dokupuję tylko karty, te dyski zewnętrzne, paru terabajtowe, nie? Żeby właśnie ogarnąć sobie właśnie dane, które tam gromadziłem, bo wiecie, przez recenzję na YouTube'a, no to tych materiałów i tych różnych... pierdół było bardzo dużo się gromadziło, więc wolałem sobie właśnie tu ładnie ogarnąć. Dobra, co ja mam zrobić? Pokazuję mi jakieś 570 tutaj. Właśnie nie wiem, co oznaczają te takie tu, wiesz, przy mapie takie właśnie o znaczki. Nie? Dlatego mówię, to raczej nie ma co grać dalej. Po prostu wiem, że będzie trzeba pewnie coś... Zaatakujmy tego. To jest jakiś geder, nie wiem, o co chodzi z tym geder. O. I coś jest tutaj. Aha, i 620 coś się zrobiło, dobra. Mamy teraz 620 czegoś. Podejdę. I co, nic się nie zmieniło. To pokazuje, jakby coś było trzeba zrobić, nie? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, nie ma co już w to grać. Giereczka na pewno jest do... Wyłącz konsolę? A nie, czekajcie, tak. A, interfejs główny. To powinno wyłączyć. No dobra, słuchajcie, no to był Alien